Czy słyszeliście kiedyś o proto-Bułgarach? Ogólnie często mówi się na nich prabułgarzy, pierwsi Bułgarzy, starożytni Bułgarzy czy Huno-Bułgarzy. No, tych nazw jest bardzo dużo, bo był to lud koczowniczy pochodzenia huńskiego. Pomiędzy V a VII wiekiem on zamieszkiwał stepy nadczarnomorskie, czyli ten cały Krym był wtedy we władaniu. Jeśli byśmy zajrzeli sobie na Wikipedię, na pewno tam znajdziemy dosyć dużo informacji na temat ich pochodzenia z okolic Morza Azowskiego, Kaspijskiego, także dużo historycznych informacji na temat wielkiej czy też starej Bułgarii i w ogóle ekspansji proto-Bułgarów w VI wieku, czy ich losów pod panowaniem Awarów, aż do czasu, kiedy w sumie doszli oni do bardzo, bardzo dużej praktycznie potęgi, ponieważ byli proto-Bułgarzy Kamscy, była Bułgaria naddunajska, proto-Bułgarzy Kubera, proto-Bułgarzy w Litalii byli. No, troszeczkę, moi drodzy, informacji na pewno na Wikipedii znajdziecie. Tutaj specjalnie jako symbol wybrałem sobie taką jurtę proto-bułgarską, która została zrekonstruowana z takiej osady proto-bułgarskiej pod Warno. No ale dzisiaj chciałem się zająć właśnie zwyczajami pogrzebowymi proto-Bułgarów. Oni pojawili się, jak już wspomniałem, na początku VII wieku między Dolnym Dnieprem a Dunajem, bo w ogóle sama nazwa Bułgar pochodzi od tureckiego bulhara, co oznacza mieszać się. No i z końca VII wieku ze stepów nadczarnomorskich pochodzą znaleziska dokumentujące zwyczaje i rytuały pogrzebowe proto-Bułgarów. Oczywiście proto-Bułgarzy wierzyli w życie pozagrobowe, być może właśnie dlatego w grobach odnajdywano między innymi cenne przedmioty należące kiedyś do nieboszczyka, tam ubrania czy jakąś broń. Według niektórych źródeł zmarłych proto-Bułgarów wraz z jedną z żon i sługami chowano w ogromnych kurhanach. No natomiast inne źródła mówią o tym, że proto-Bułgarzy grzebali swoich bliskich w ziemi w prostokątnych jamach. Co ciekawe, podczas obrządku pogrzebowego zabijano też konia i następnie umieszczano go w grobie. Ponadto w grobie składano też odzież nieboszczyka, jego broń, ceramikę. Bogatszych w ogóle przedstawicieli ludu proto-Bułgarów poddawano obrządkowi palenia zwłok. Ten rytuał w sumie pogrzebowy był takim świadectwem zamożności nieboszczyka oraz jego wysokiej pozycji społecznej. Zgodnie z takim tureckim zwyczajem, zaraz po spaleniu ciała prochy były składane wprost do ziemi. No i wraz ze zmarłym składano też cenne przedmioty osobiste, które były wykonane ze srebra, złota, różne monety w wielu naczyniach. Całe to bogactwo razem z tym zamożnym protobułgarem chowano do ziemi. Więc myślę, że jest to taki krótki odcinek, ale dla poszukiwaczy skarbów będzie on bardzo cenny. Jeśli ktoś gdzieś by tam w okolicach Morza Czarnego grasował, to na pewno natrafiając na groby proto-Bułgarów, mógłby się, szczerze mówiąc, nieźle wzbogacić.